Tomorrowland, Kraina Jutra. To najnowszy film Bretta Bearda, reżysera takich filmów jak I nie ma mocni czy Mission Impossible Ghost Protocol. W rolach głównych występują takie gwiazdy jak George Clooney, Hugh Laurie i trochę mniej znana aktorka Britt Robertson. Kraina Jutra to film science fiction, którego źródłem nie jest jak w większości tego typu filmów robionych teraz. Nie bazuje na powieści fantasy czy komiksie. Nie, to niemal oryginalny pomysł. Niemal, ponieważ bazujący na jednej z atrakcji z Disneylandu. Tak, tak, na zwykłej przejażdżce kolejowej. Jeżeli jest teraz ktoś wśród was, kto myśli, a cóż to za głupi pomysł na film. Przypominam tylko, że seria Piraci z Karaibów także bazuje na takiej samej formule. Tak, franczyzna, która zrobiła prawie 4 miliardy zielonych na świecie, swoje źródła ma w Disneylandzie. Najwyraźniej spadkobiercy Walta powiedzieli, hej, zróbmy to jeszcze raz. Ale do meritum. Film opowiada o nastolatce Casey, która w dość przypadkowych okolicznościach wchodzi w posiadanie pewnego znaczka z namalowaną na nim literką T. Nic by nie było w tym dziwnego, gdyby nie to, że w momencie dotknięcia go przez dziewczynę, niemal natychmiast zostaje pokazane jej tajemnicze miejsce, tytułowa Kraina Jutra. A raczej jego zajawka, zwykły zwiastun, który jednocześnie jest zaproszeniem. Dlatego od teraz dziewczyna stara się odnaleźć tego, kto dał jej tą dziwną spinkę, mając nadzieję, że powie jej, gdzie ów kraina się znajduje i co najważniejsze, jak tam dotrzeć. I to niemal streszczenie całego filmu, to znaczy półtorej godziny tej historii to próba samego dotarcia do Tomorrowland, a ostatnie pół godziny dzieje się w niej samej. Brad Beard to zdolny reżyser, który udowadniał to swoimi wcześniejszymi obrazami, dlatego przed obejrzeniem tego filmu nie martwiłem się stroną techniczną i miałem rację, bo to naprawdę bardzo ładnie skrojony film. Kiedy główna bohaterka przechadza się po symulacji Tomorrowland, ty także miałbyś ochotę się tam znaleźć. Brad Beard przedstawił ją prześlicznie. Świetnie do pewnego momentu utrzymany jest także tempo tej historii. Nie zatrzymujemy się na długo przy jakichś pobocznych wątkach, jak potrafią to robić tego typu produkcje, tylko trzymamy się głównej drogi. Przez co nie jest ani na chwilę nudno, a wręcz przeciwnie, jest tajemniczo i ekscytująco. Nie jestem zbytnio zaznajomiony z wcześniejszymi rolami odgrywanymi przez Brit, ale dziewczyna udźwignęła główną rolę w tym filmie. Bałem się, że będzie to stereotyp, wyalienowana i niezrozumiana przez otoczenie dziewczynka, która niczego nie potrafi aż do finalnego momentu. Na szczęście uniknęli tutaj tego, a nawet w kilku momentach bohaterka wykazuje inicjatywę i pomysłowość, żeby nie powiedzieć, pokazuje jaja. George Clooney to George Clooney. Od Batman i Robin nie ma roli, w której zszedłby poniżej swojego poziomu. Miał zagrać zrzędliwego, zgorzkniałego gościa, który został wyrzucony z Krainy Jutra i to zrobił poprawnie. Poza tym mówię wam, ten koleś ma jeszcze więcej i bardziej zabójczych pułapek w swoim domu niż Kevin w Home Alone. Ale postać, która skradła ten film, to bez wątpienia Athena odgrywana przez Rafe Cassidy. Naprawdę, jeżeli można przy kimś postawić gwiazdkę jak w ulubionych, to chyba właśnie przy niej. Powinniśmy bacznie obserwować tą dziewczynkę, bo może to być następna Dakota Fanning. Nie odbiorę wam tej przyjemności i nie powiem, kogo gra, ale zdradzę tylko, że jej relacja i przeszłość związana z Frankiem, postacią odgrywaną przez George'a Clooney'a, jest świetnym, a nawet czasem poruszającym bitem tej historii. Okej, a teraz gorsza strona medalu, bo niestety tutaj występuje. W momencie, kiedy nasi bohaterowie docierają w końcu do upragnionej ziemi obiecanej, czytaj Krainy Jutra, czyli to jakieś ostatnie pół godziny filmu, historia przysiada z żalem na dupie, jak Komorowski po wynikach drugiej tury. Oh boy, cały czas Brad Beard oraz współtwórca scenariusza Lindelof, który na marginesie jest twórcą Lost, no i chyba wszystko jasne, potrafili nas trzymać w ekscytacji, ale koniec to czyste pójście na łatwiznę i klisze, tak bardzo, bardzo klisze. Końcówka miała być finale grande, powinna być, a okazało się, że wszystko przed dotarciem do krainy było bardziej ekscytujące. Mniej więcej wyglądało to tak, potrzebujemy złego i wiesz co, ty nim będziesz. Dlaczego? Bo pasujesz, żeby nim być. Każdy zapewne obstawia, że to ty nim musisz być, poza tym to już prawie 2 godziny filmu, więc nie mamy czasu wprowadzić jakiejś innej postaci z motywacją złego. Przykro mi. No i jak powiedzieli, tak zrobili. Nie zrozumcie mnie źle, ostatnia akcja jest świetnie przedstawiona. Znów ukłon do Brada, ale cała ta motywacja i problem, ajajaj. Nie mogę też chyba przełknąć sceny z wieżą Eiffla. Chyba, bo jeszcze nie do końca zadecydowałem, czy była ona absurdalna, czy raczej spektakularna. Przy obejrzeniu tego filmu raz wtóry zdecyduję. Na razie to tak pół na pół. Jeżeli chodzi o negatywne aspekty Krainy Jutra, to raczej tyle. Albo dla co po niektórych w
tym dla mnie aż tyle. Końcówka każdego filmu jest dla mnie bardzo ważna, ale nie będę już mówić o pierwszej części Avengersów. Tomorrowland to pięknie zrobiony, fajnie zagrany, z kilkoma spektakularnymi scenami, ale niestety z dość naiwnym ostatnim aktem. Zastanawiałem się, komu polecić ten film i doszedłem do wniosku, że najlepiej polecić go marzycielom, wizjonerom i wszystkim tym, którzy pragną sięgać gwiazd. Im końcówka na pewno nie zawadzi. A przede wszystkim, jeżeli idziesz na ten film i posiadasz w domu dziecko wiekiem od powiedzmy 9 wzwyż, koniecznie zabierz je na seans ze sobą, ponieważ jeżeli nie ma w nim jeszcze marzyciela, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po tym seansie może się w nim narodzić. Kraina Jutra to 6,8 w skali do 10, a mogło być o punkt lepiej. Ale cóż, nic. Pozdrawiam, na razie, pa.